Dziewiąty rozdział w Księdze Daniela zawiera jedno z najważniejszych proroctw w Starym Testamencie. Proroctwo przewidujące dokładny czas, w którym Mesjasz pojawi się na świecie. W czasie pierwszego roku panowania Dariusza, Daniel odkrywa pewne interesujące informacje, gdy czytał święte księgi żydowskie, które były do tego czasu spisane. Daniel stwierdza, że Bóg zadeklarował przez proroka Jeremiasza, że wygnanie babilońskie będzie trwać 70 lat. Ta informacja miała wielką wartość, szczególnie dla Daniela, ponieważ czytał to w 538 roku, przed Chrystusem. I odkąd niewola babilońska rozpoczęła się w 605 roku, przed Chrystusem, już dobiegała końca. Z tego powodu Daniel wybrał przyjście do Boga w modlitwie, pokucie i poście. Modlitwa Daniela ma dwie główne części. Pierwsza część zawiera wyznanie grzechów ludu izraelskiego. Druga część modlitwy Daniela to usilne błaganie. Daniel nalega, by Bóg przebaczył Izraelowi za ich grzechy, by pozwolił wrócić ludowi Izraela do ich ziemi i odbudować Jerozolimę i świątynię do stanu ich uprzedniej chwały, które, jak wspomniano, obie zostały zniszczone przez Babilończyków w 586 roku, przed Chrystusem, i od tego czasu były opustoszone. Bóg posłał Gabriela, aby odpowiedział na modlitwę Daniela. Daniela kłopotała myśl, jeżeli wygnanie babilońskie naprawdę będzie trwać 70 lat i te 70 lat już prawie się zakończyły, czy Bóg planuje odroczyć zakończenie wygnania? Gabriel miał zamiar zakończyć skrępowanie Daniela, dając mu nowe objawienie od Boga. Słowa anioła Gabriela pojawiają się w wersetach od 24 do 27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok, najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i rozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jerozolemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i z rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Przez nowe objawienie w tych wersetach Bóg wyjaśnia, że kara Izraela będzie trwać przynajmniej następne 70 tygodni lat po końcu wygnania do Babilonu. Aby zrozumieć proroctwo poprawnie, potrzebujemy zrozumieć parę parametrów. Po pierwsze, proroctwo odnosi się do ludu Daniela i miejsca świętego, co znaczy ludu Izraela i Jerozolimy. Po drugie, proroctwo odnosi się do ram czasowych 490 lat. Gabriel powiedział, że 70 tygodni, czym jest 70 razy 7, lub krócej 490, zostało wyznaczonych Izraelowi i Jerozolimie przez Boga. Oznacza to 490 lat. Rashi i Gaon Villa także interpretowali tę ramę czasową w podobny sposób. W wersecie 25 widzimy początek 490 lat. Anioł Gabriel wskazuje, że początek będzie dekretem odbudowy Jerozolimy z placem i rowami. Place w piśmie są tym, co dziś nazywamy bramą miasta, chronionym obszarem wewnątrz bram miejskich, które stanowiły centrum życia, dla których mury i bramy były konieczne. Rowy odnoszą się do kanałów ochronnych, które były częścią systemu obronnego miasta. W czasach starożytnych było zwyczajem kopać głęboki kanał wokół murów miasta celem zwiększenia obronności. Zatem budowlę rowów, czy fos lub kanałów wymagało murów i systemu obronnego. Możemy z tego wywnioskować, że werset 25 mówi o fortyfikacjach Jerozolimy jako warunku wstępnego. W roku 445 przed Chrystusem Nehemiasz usłyszał, że mury Jerozolimy są wciąż zniszczone i otrzymał dekret od Artaxerxesa I, który Nehemiasz przyjął w 445 roku przed Chrystusem. Zatem, początkiem 490 lat proroctwa w Daniela 9 był miesiąc marca 445 roku przed Chrystusem, według czasu gregoriańskiego.
W dodatku do tego, Gabriel wykazuje czas, w którym przyjdzie Mesjasz. Gabriel powiedział, że od wydania dekretu do przyjścia pomazanego będzie 69 tygodni lat. Co znaczy 483 lata, 69 razy 7. Innymi słowy, Gabriel wyznacza termin dla przyjścia Mesjasza w ciągu 483 lat, od 445 roku przed Chrystusem powinien przyjść Mesjasz. Gdy policzymy okresy w oparciu o informacje dane przez Gabriela, musimy pamiętać, że w czasach starożytnych rok miał 360 dni. W związku z tym, 483 lata od dekretu króla Babelu prowadzi nas dokładnie do roku 32 po Chrystusie. Potem, w wersecie 26, Gabriel wskazuje, że pomazany zostanie zabity, ścięty. Słowo ścięty było używane jako opis kary śmierci. Mesjasz zostanie skazany na brutalną śmierć. Potem, Gabriel wykazuje, że zostanie zniszczone miasto i świątynia. Miasto i świątynia były przeznaczone na zniszczenie po śmierci Mesjasza. I rzeczywiście, w roku 70 Rzymianie zniszczyli Jerozolimę i świątynię. Wnioskując, proroctwo Daniela z rozdziału 9, przyjście i śmierć Mesjasza zostały obliczone na rok 32 po Chrystusie. W czasie Paschy roku 32 został zabity w brutalnej śmierci na krzyżu ten, o którym wszystkie proroctwa w Starym Testamencie świadczyły o jego mesjaństwie – Jezus. Ale nawet jeżeli na chwilę zignorujemy wyliczanie dane nam przez anioła Gabriela, możemy skupić się na osiach czasu ukazanych w samym proroctwie odnośnie przyjścia Mesjasza. Gabriel prorokował, że Jerozolima będzie odbudowana i później zniszczona. Między tymi wydarzeniami przyjdzie i umrze Mesjasz. Nawet bez wyliczeń Gabriela, Mesjasz powinien przyjść nie później niż przed rokiem 70 po Chrystusie. Jest interesujące widzieć, jak Rashi przypisuje werset 27 do dni Mesjasza Króla. Ale Rashi oderwał to całkowicie od reszty wersetów w tym rozdziale i z osi czasu, która się w nich pojawia. Zastanawiacie się czemu? Z tego samego powodu, dla którego mędrcy obwinili proroka Daniela, że był w błędzie w swoich obliczeniach, oczywiście. Rabba powiedział, nawet Daniel był w błędzie w swoich obliczeniach. Po to, abyś nie wiedział, że wskazuje do Mesjasza, Jezusa. Nasza posługa One for Israel jest inicjatywą rdzennie urodzonych Izraelczyków, w czołowej awangardzie mediów i ewangelizacji wysokotechnicznej, śmiało ogłaszającą zbawienie Izraelowi. Wzbudzając uczniów i ekwipując ich w potrzebach dla przetransformowania naszego społeczeństwa, zapewniamy także pomoc humanitarną dla ofiar Holokaustu z miłością Jezusa. Dołącz do nas, głosząc Ewangelię w Izraelu. Stań się jednym dla Izraela.